Nie no, Sandro, tak w skali od 1 do 5, jak oceniasz ten domek od przodu? Czy wygląda ładnie? Tak, nie wiem, 1, 2, 3, 4, 5, jaką ocenę na to wystawiasz, bo jesteś jej Frankensteinem, no to jakby Frankenstein na to, znaczy potworem Frankensteina. W sumie pomocnik Frankensteina, no to oceniłbym to tak 2 na 5, może 2,2 na 5, coś takiego, to naprawdę tak grubo. Się udało. W środku baza jest taka sobie, nie wiem o co chodzi, ale chłop rozwala drewno mieczem w środku na farmie. Może być śmiesznie, ponieważ dzisiaj wcielę się w rolę doktora Frankensteina i spróbuję namówić tego widza, byśmy przywrócili potwora Frankensteina do życia. Więc co? Zostawcie łapkę w górę i lecimy z filmem. Ja i Sandro jesteśmy teraz niewidzialni. No, on będzie tym potworem, ja będę doktorem. Zresztą pokażę wam lepiej. O, to jestem ja. Ja jestem doktor Frankenstein. I pomysł na dzisiejszą akcję jest naprawdę ciekawy, dlatego mam nadzieję, że z tego wyjdzie też ciekawy troll. Z tego, co widziałem, to ten widz chyba pójdzie gdzieś w tamtą stronę? Nie wiem, coś mi migło. Widziałeś, Sandro, że wychodził z domu? Tak, wychodził. No, przed chwilą właśnie gdzieś tutaj na wprost poszedł. Dobra, widzę go, jest tam, faktycznie. Dobrze, że mnie nie zauważył, jak stałem na tej górce, bo wyglądał, jakbym go podglądał jakoś tak, jak stalker. Ja mam pomysł, zadzwonię do drzwi po prostu na dzwonek. Czemu to nie działa? Ej, czemu nie działa dzwonek? Halo? Dzwonek? Czemu nie działa dzwonek? Masz wanisza wyłączonego? Tak, mam wanisza Oj! Chciałem dzwonkiem dryn zrobić. Ale nie wyszło, niestety! Wyszło tak bardzo niefortunnie. Ta. Nie działa! Czemu? Czemu nie działa ten dzwon, Sandro? Co jest nie tak z tym dzwonem minecraftowym? Może się zepsuł, stary. Ale jak się zepsuł? Dzwony w Minecrafcie się nie psują, ale autentycznie po prostu nie działa. Nie mam wytłumaczenia dlaczego tak się stało. Ale dobra, dlaczego my myślimy nad dzwonkiem w momencie, kiedy stoję naprzeciwko uzbrojonego gościa? Kim jesteś? Sary, ja mam teorię. Zajmuję się ciekawymi rzeczami. No jaką masz teorię? No ja mam teorię, stary, że jaka baza, taki dzwonek, nie? Nie działająca? Nie chce niczego kupić. On myśli, że ja chcę mu coś sprzedać i zamknął mi drzwi. Czy on myśli... O co chodzi? Czy kiedyś ten dzień do domu przyszedł i zaoferował mu sprzedaż czegoś? Nie słyszałem, że takie rzeczy się działy na ekstremie. Jak coś, mieszkam obok. Tylko, że nie mam bazy zbudowanej. Mam swoje małe laboratorium. I w sumie potrzebuję pomocy. Widzę przez okno, że masz farmę. I spróbuję mu wkręcić, nie wiem, stary, że potrzebuję jakieś rzeczy do stworzenia tego Frankensteina. A co mi do tego? Robię ciekawe rzeczy, o których pewnie nawet nie słyszałeś. Musisz go, stary, przekonać, żeby z tobą poszedł poszukać jakichś rzeczy. Żeby się zajarał, nie? Że wiesz, dostanie jakiś majątek w związku z tym, a tu się okaże później, że co innego dostanie. Dostanie Frankensteina, który będzie robił mu i B. Co robisz? Sam jesteś? Tak. I jestem w trakcie realizowania mojego największego projektu ever. Ever przez W napisałem, ale dobra, nie czepiajcie się. Mam w ogóle 10 chlebów, więc moje... Ja, ty to stoisz z boku, Sandro. Widzę twoją główkę jak lata. On oczywiście tego nie widzi, jakbyście byli ciekawi, no bo w takim wypadku, no to by nie miało sensu, no. Po prostu jak widać tylko główkę, to znaczy, że jest niewidzialny, a ja widzę, bo ever się pisze. No ale napisz mu, stary, że Frankenstein nie mówi dobrze po polsku, właśnie nie? O tym mówiłem. Sorry. Znaczy po polsku, Sandro, ever jest po angielsku. No, ale wiesz, no, takie tam przejęzyczenie, nie? Dobra, sorry przez 2R. Co? Chłop się wczuł za bardzo chyba. Ej, się wczuł! No dobra. Nawet nie chcę pisać okej, bo jeszcze mi poprawił, że okej, nie przez E i J. Zgrywam się. Ale chłop jest, no, naprawdę miło nastawiony. Poza tym, że cały czas mnie ten, no wiecie, pogardza. Ja, szczerze mówiąc, nie wiem, co mam mu teraz napisać, ten drugi jakiś pomysł. O co chodzi? Dowiem się? A tak, przyszedłem poznać sąsiada, bo twoja baza nie kryje się zbyt z byciem swoim. Ciekawe, jak długo ma tą bazę, że jeszcze mu nie zniszczyli. On się na nim popatrzył, chyba nie ogarnia, ale zobaczcie, zakamuflował się delikatnie, ma szare szyby w kolorze Stone'a, widzisz to, Sandro? Tamo. Żeby nie było widać. Genius po prostu na każdym poziomie. Ta. Może, stary, może pójdźmy w kwestię tego, że obiecaj mu, że będzie miał swojego najemnika, że będzie wasz wspólny, że będzie za pomocnika. Was wszystko robił. Pomocnika! Chcesz pomocnika? Służącego, stary. To znaczy nie mnie, ale to część mojego projektu. Powiedz mu, że masz, stary, ten, masz jakieś moce w ogóle przewalone, co ty na to? No nie wiem, czy w to uwierzy. Lepiej będzie, jak powiemy mu o tym, że tworzymy coś i nagle ty wyskoczysz, że
żeby zobaczył to. Pomocnika? Tak, ale potrzebuję trochę rzeczy jeszcze. Chcesz pomóc? Ale mam jeszcze godzinkę tylko. Okej, na spokojnie, damy radę. Możemy wejść do środka, bo ja się tam boję tak stać na zewnątrz, że jakiś creeper wyjdzie za zakrętu i zrobi bum i tyle z nas będzie po prostu. Chyba, dobra, po prostu wejdę. Chyba mnie nie zabije. Jakiś spokój się wydaje ten typek, nie? No taki, nie jakiś agresywny bynajmniej, nie? No nie jest agresywny. Jakby może, wiesz, on trzyma miecz diamentowy i ten, ale to jest wszystko w obronie własnej. No cóż, mamy tutaj trochę tej pszenicy. Mogę? On coś długo odpisuje, zauważyłeś to? Co jest potrzebne? Ja widzę, że ma trzcinę cukrową tam jeszcze. Powiem, że mam prawie wszystko, ale brakuje mi dosłownie 5 pszenicy i trzciny cukrowej, której w ogóle nie mam. Dobra, to wezmę sobie stąd 5 tych. Ojoj, zniszczyłem nic nie to, ale dobra. No mam nawet 7, niech będzie. Zasadźmy to grzecznie. Masz. Co? Ale co masz? Przecież on ci nawet nie wyrzucił nic, o co chodzi. No. Chyba, że masz sobie wziąć, chyba, że o to mu chodzi. Dałem ci, wziąłeś. A ty nie wziąłeś, Sandro? Nie. Ja nic nie mam, nic nie zabrałem. Nie wiem, o co chodzi z tym typem. Czy on jest na pewno poczytalny? On mówi, że mi coś dał, a nawet nic nie widziałem i mam na to dowody, widzowie. Ten film to dowód. Zacz ekwipunku. Nie mam. Ja cały czas widziałbym, jakby miał trzcinę cukrową. On ci nic nie wyrzucał, stary. Ja cały czas się patrzyłem z tej strony. Aha, no to nie wiem. Mam nadzieję, że on nie próbuje mi w jakieś kłopoty wpędzić. Tak jak to robią bandziory. Mówią, no, sprzedałeś się. Teraz masz przechlapane. Nieważne, że nic nie zrobiłeś. To trudno, to trzeba farmę wyciąć, nie? Jak mało, to weź sobie. A masz? Wiesz, udaje, że cały czas nie widziałem tej farmy, a widziałem, jak sprawdzaliśmy ten trzcinę cukrową. On, stary, nie ogarnia. On myśli, że chodzi mi o pszenicę, o, chyba. Nie. Ale psemu, że chodzi o trzcinę. Ej, dobra, to jest ciężki przypadek, ale dobrze się nam będzie na pewno trollować. Nie wiem, on stoi po prostu koło tego. Mogę tej trzciny? Ona wystarczy. Tak, dobra. Weźmiemy trzcinę, tak tylko pokazowo, bo i tak ta trzcina się nam do niczego nie przyda. Idę zrobić ostatnie przygotowania. Chcesz zobaczyć moment tworzenia? I będę tylko chciał wziąć na ten moment tworzenia Frankensteina, tak żeby, no mówię, zobaczył to. Zakręciłem się i niezrozumile, co chcesz. Ok. To ja tu przyjdę za kilka chwil i cię zaproszę na tworzenie. Z2. Dobra, wychodzę i stary i znikam po prostu. I teraz ważna kwestia. Musimy na szybko zrobić to laboratorium. Przygotować tą... komorę, w której cię zrobimy. Tylko gdzie ja mogę mieć tą swoją... Dobra, powiedzmy, że gdzieś tutaj na przykład wkopię się... No, tu tutaj się wkopię. Może drabinki tutaj zrobić do tego miejsca, gdzie się tutaj wkopuję. Ta, drabinki tutaj zrób. No, wejście. My weźmiemy sobie tutaj Word Editem, szybko zrobimy jakieś pomieszczenie. Słuchajcie, już mam pomysł, że chcę, żeby moje laboratorium wyglądało. Pyk, pyk, pyk. I jeszcze pyk. O, dobra. Takiej wielkości... No, powiedzmy, że będzie okej. Okay. Teraz set. Andezyt. A nie andezyt. Polished andezyt. Tak, hejterzy, używam andezytu. I tak, wiem, że to jestem największym hejterem. Set iron block. O nie, źle zrobiłem. Walls iron block. Okej. Okay. No i sufit, tylko tutaj zniszczyłem twoją drabinkę, ale to nieważne. No i jest chyba spoko tutaj, nie? Wygląda jak laboratorium, przynajmniej, wiesz, ściany, podłoga. Jest ta, git, nie? Jest tak, git. No, też mi się sterylnie, tak wydaje. Sterylnie. Tutaj może być ta kapsuła. I to zrobimy tak, że tutaj będzie ta lawa wypływać. To musimy chyba zrobić jakiś mechanizm na dźwignię na przykład. O, tak zrobimy. I zrobimy, stary, dwa przyciski, że to wyglądało, wiesz, że klikam jeden przycisk, spadają surowce, klikam drugi, wpada lawa i wtedy pojawiasz się ty. Pełna profeska. Pełna profeska, no. Dokładnie. Więc musimy tutaj zrobić całą tą no nie kolumbrynę, no. Kopułę. Też nie kopułę. Nie wiem co. Dispenser. Czy dispenser po prostu wyrzuci mi to? Czy to zrobi dropper? Nie wiem. Ale ojoj, tutaj jest w ogóle gravel. Najgorzej. Tutaj musi być miejsce na mechanizm, stary. Bo wiesz, bo tutaj redstone poleci w ruch. Zrobimy tak. Pyk, pyk. Damy do jednego lawę. Tutaj damy lawę. Pyk. Dobra, teraz zobaczmy, co się stanie, jeżeli... Dobra, postawimy. Pyk. A jeżeli znowu... O, to weźmie to. Dobra. Czyli to działa. Jeżeli chodzi o to tutaj, to zobaczmy, czy wyrzuci to. O, dobra, wyrzuciło. Dlatego teraz możemy doprowadzić do tego po prostu przyciski. Powiedzmy, że nasza ściana przycisków będzie tutaj. Może będzie, nie wiem, niebieska, czerwona i zielona, żeby tak po prostu było dla efekciku. Pyk. A nie, to muszę bardziej tutaj zrobić. Pyk, pyk i pyk. Dobra. No i fajne. Podoba mi się. No, dziękuję. No wiesz, jak to jest, no, profesjonalizm. Lever weźmiemy teraz. Raz, dwa, trzy. Kurczę, szkoda, że mi już jest stoł na Sandro, bo byś mi pomógł. No chyba, że możesz
możesz pomóc, to możesz podpiąć czerwoną wełnę redstone'em do dispensera z lawą. O, no, to będzie w sumie proste, ale to one muszą mieć takie wyjścia. I zrobię jeszcze jeden worksheet do światła, żeby normalnie odpalił światło jak w laboratorium. Czekaj, skąd, dokąd mam doprowadzić jeszcze raz? Z czerwonego do tego dispensera prawego, gdzie lawa była. Ale ty, no, nie no, mówię, Sandro nie umie w redstone, tylko tak się robi, ale dobra. Pyk, pyk, dobra, teraz jest połączone, teraz powinno być git. Jest połączone tam, do tej lawy? Czekaj, już dołączam. Do tego lewego, nie? O, z lawą, dobra, dokładnie. I teraz kliknę, zobaczymy, czy leci lawa. Leci lawa, bo słyszałem. Dobra, idealnie. Teraz kliknę jeszcze raz i się zbierze, tak? Zebrała się? Zebrała się. No ty to jesteś mądry chłopak, doknę z ciebie, no. No, ja mówiłem. Widzowie mówili, że jestem głupi, ale pani z plastyki mówiła, że nie jest tak źle. Jeszcze i chyba miała rację. Do uratowania przypadek jeszcze do uratowania przypadek. Wiecie, o co chodzi. Teraz łączę ten zielony. Zielony będzie tam może wyrzucał bambusa czy coś. No to w sumie od niego wzięliśmy, nie? Żeby zobaczył, że faktycznie to wykorzystaliśmy. Tutaj by się przydało zrobić jakieś przedłużenie, repeater, bo coś mi się wydaje, że tej strony może nie dojść. Tutaj i tutaj. No i tutaj jak będzie, to też będzie... O, dobra. Weź klikaj to. Zobaczymy, czy tam... O, teraz klikaj. Klikaj szybko. O, wpada tam. Dobra. Dociera, nice, co? Nice. Dociera, tak. Teraz weźmiemy tutaj to. A może w sumie zrobimy tak, o, pyk. Żebyś ty tam, bo no wiadomo, ty wyjdziesz z tej komory, ciebie odkopiemy. Więc mamy już naszą tą gotową. A, tylko światło zostało. Spoko, światło robimy teraz. Uwaga. O! I proszę bardzo, zobaczcie, jest zrobione, jest światło, klikam i działa, klikam i wyłączam. To jest bez wanisza, to jest z. Jedyne, co by się tutaj przydało, to wiadomo, jakieś ozdobniki, żeby było widać, że to jest, kurde, wiecie, laboratorium. Więc co może być w laboratorium? Oczywiście, że breathing standy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, jakiś kaldron z wodą, nie mylić z kałem, pyk, pyk. No i mamy zrobione wszystko. Teraz, słuchaj, bo to jest ważna sprawa. Ty już stój za tą szybą, stań za tą szybą. No, dobra. Jak coś masz GMA1, nie? Tak, no na waniszu jestem teraz. Tak, ale masz GMA, że jak wyłączysz wanisza, to żebyś tam nie spłonął w tej lawie. Ja tam wychodzę do niego, idę mu powiedzieć, że wszystko jest gotowe. I jak coś, Sandro, to nie pisz jakichś specjalnie złożonych zdań. Bardziej mów kali jeść, kali pić. Coś na takiej zasadzie. Rozumiem, dobra, spoko. Gotowe! Jestem u niego. Ale on sobie tutaj w ogóle robi to wejście, żeby jeszcze bardziej krzyczało. Hej, tu jest baza, przyjdźcie, ukradnijcie. Chodź za mną. Zawsze mnie stary rozwala, jak widzowie robią takie bazy, nie? To jest jakieś po prostu dziwne. Ta, napisałem, to czas. I kropkę dałem na końcu, wiesz, jeszcze dla podkreślenia. To prowadź. I teraz idziemy do jego laboratorium. Jestem naprawdę ciekaw, jak ona to zareaguje, bo centralnie na jego oczach powstanie Frankenstein. Dobra, podchodzimy już tutaj. Tu jest wejście, ale jak wejdziemy, to nic nie klikaj. Ok. Napisz mu, że jak kliknie, to może zginąć, stary. Napisz mu. Nie, no dobra, już nie będę groził, tak. Dobra, spokojnie, dobra, no, Sandro, wiesz. Spokojnie. Dobra, czyli, bo ja wchodzę z nim. Za mną. Jestem ten, aha, dobra, widzę ci tam twoją główkę. To moje laboratorium, które stworzyłem na potrzebę dzisiejszą. Mojego projektu życia. Kozak. Muszę zacząć od przemowy. Odkryłem jakiś czas temu, jak ożywić nieożywione. I teraz podejdę, włączę dźwignię, zapalę światło dla efekciku. No tak, oczywiście. I to ten czas. Dziś to my tworzymy historię! Zombie? Lepiej! Maszyna do zabijania. Pierwszy składnik! Dobra, i teraz klikam. I to tam powinno... ej, Sandro, weź uzupełnij tam... A nie, dobra, wypada ta trzcina cukrowa. O, dobra, wypada. Jesteś gotowy? Zaraz pociągnę czerwoną dźwignię i to się stanie. Ja ci powiem, kiedy masz się włączyć widzialny. Ja powoli, stary, z tego wyjdę, tak jakbym się wykluwał z tej tak, lawy, tak. Nie? Tak, tak. Jakbym się wykluwał z tej lawy. Jesteś gotowy? Pytam się go drugi raz. Chłop chyba nie jest na to gotowy. Jeszcze myśli, czy na pewno. Chyba myśli, czy na pewno. Ale nie zginiemy? Nie. To czas! Dobra, klikam dźwignię, Sandro! Czekaj, jeszcze nie rób się widzialny. Nic, na razie to zaleje, ja ci powiem kiedy. Uwaga, teraz się zrób widzialny. Rozbijasz to, on, i mam wyjść, czy... On powstaje, nie, jesteś tam już widzialny? Tak, no. Dobra, i czekaj, i teraz wyłączyłem to, stój tam cały czas. Powstań! Zaraz, bo ja muszę... Zoblawę teraz, dobra, ona teraz będzie spadać, on... Odgrywasz się! Yo, idealnie! Udało się! I masę wykrzykników! Ciekawe, czy ten Wist teraz jest zmajdwakowany, wyciągnął miecz. Chciałbym tylko podkreślić. Już przestraszony tam stoi. Wyjdź, mój uczniu! Uważaj! Wyjdź tak powoli. Od dzisiaj będziesz nosił imię po swoim stwórcy, więc nazywam cię Franuś! Franuś, po prostu Franuś. Franki.
teraz zmajtwakowany by dostatecznie. Co ty się odpieprzasz? Stworzyliśmy go! Chodź, Franki! Chodź z nami! Wychodzimy, goblin! Jeść! Zaraz ci coś damy! Pogodą też władasz? To akurat nie. Co jest w ogóle? Chodź, 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 chodź za nami, chodź za nami. Teraz pójdziemy do domu tego widza i możesz mówić, stary, nie w tą stronę, tutaj. I możesz mówić faktycznie, chodź za mną, że jesteś na przykład głodny, jak już będziemy w środku. I nie wiem, możesz na przykład spróbować, co zjeść? Jego crafting table? Jego coś spróbuj. Roślinkę, stary, zjedz przed drzwiami. Powiedz jej, że głodny jesteś i że to zjesz. Am. Ona jego oczy rozwaliłeś mu kwiatka. Franki, przestań. Czy on się wkurzy? Nie, on sam kolejny, co jest? Tego się nie je! Daj mu jeść! On chce cię karmić kwiatkami! Kwiatków się nie je, Franek! Jeść! O nie, on ci dostawia! Goblin! Przestań mi karmić go kwiatkami! Co to w ogóle za kupa? Do środka, Franek! Dobra, i słuchaj, teraz kwestia jest taka więcej. Goblin się chyba fajnie bawi. Kwestia jest taka, żebyś tutaj zaczął, wiesz, mu robić lekki rozpierdziel na chacie. Nie wiem, możesz zacząć na przykład od dywanu, tak żeby delikatnie go, wiesz, zacząć wkurzać. Co to? O nie, masz Creative'a, Sandro, wyłącz Creative'a, bo on tego nie widział na szczęście, on tego na szczęście nie widział. Ale wyłącz Creative'a. Sorry, dobra, sorry, faktycznie. Ale byłby fail, ale on na szczęście był na farmie, widzieliście to, widzowie. Dobra, możesz rozwalać ten piecyk, możesz rozwalać ten piecyk. To się je. Dobra, czy on ogra, on widzi, że mu piec rozwalasz. Ej, rozwalaj to, Sandro, spokojnie, rozwalaj. Zajdzie z pół godziny, ale kiedyś rozwalę. To po prostu patrzy, na razie nic nie pisze. Franek, uspokój się. Dobra, a dawaj, stary, teraz zacznij dywan rozwalać i napisz, ale fajne i dywan rozwalaj. Pamiętaj, że jesteś głupi, jesteś zombiakiem ze zgniłym mózgiem. Musisz myśleć, żebyś był zgniły. Ale napisz, ale fajne, bo nie wiem, dlaczego ty to niszczysz, Franek. Dobre, ale gumowe. Franuś się uczy świata. On po prostu, ej, on się nie wkurza o to, że niszczysz ten dywan. He, pisze. Idź do niego teraz do pokoju, całą trzcinę cukrową zniszcz. Dawaj. Dobry dzik, co? Miecz jeść? Idź, stary, do trzcinę cukrową mu rozwal w pokoju, żeby jakieś straty były. Franuś, jesteś taki mądry. On cię uderzył. Nie bij Franusia golem. Goblin, nie golem. Coś mi się pomyliło, wiecie, za dużo Minecrafta. Uspokój się, auć. Widzisz? Franusiowi jest smutno. Jeść miecz. Sandro, mi się wydaje, że Frankenstein byłby od ciebie mądrzejszy. Ale bądź grzeczny. Dawaj, stary, łóżko mu zniszcz. Najpierw skacz po tym łóżku jak dzieciak. O, właśnie tak. Goblin na to patrzy i on też jakby mięciutkie. Dawaj, rozwal te łóżka. Okej. Goblin jak reaguje? Franuś, no! Ja to tak pobłażliwie, no bo wiesz. Ale ten goblin to jest jego baza. Dawaj, rozwaj całą farmę od razu, rozwaj całą farmę tam. Goblin coś pisze, ale dużo jeść. Goblin, co jest w ogóle? On ci dom demoluje, a ty nic. Czemu to miał kwiatka na tej farmie postawionego? Ogarnij kolegę, bo wzywam ochronę. Ale Franuś się uczy. Daj mu spokój. Rozwalając mu całą bazę. O nie. Ja mam pomysł, stary. Jak rozwalisz całą farmę, to wyjdź oknem, proszę. Ej, połóż się w tym łóżku. Ale kupa! I będę znowu to budował? No a kto? Trzeba go nauczyć, nie? Wiesz, no co to Franuś? Jest? Widzisz, że on lekko głupiutki jest. Ale wiesz co? Mogę ci go zostawić za tą trzcinę jako prezent. Ej, stary, wstań z tego łóżka i wyjdź oknem. Wybiegnij tym oknem, wybiegnij po prostu i uciekaj. Ej, dobra, czy on to widzi? Dorzuć krat. O, zobaczył to, jak wybiegłeś oknem? Nie zobaczył. Ale ja patrzę się na to. Dawaj, stary, motyw, że zniknąłem, stary. Poszukiwania Franusia. Franuś uciekł. Ale stary, nie, wracaj tu. Teraz drzwi rozwal, stary, rozwal drzwi wchodząc. Nie otwieraj ich normalnie, tylko rozwal je wchodząc. Nie, tu jest zombiak. Zombiak nas atakuje w bazie. Spokojnie, dam mu radę, mam mięso. A, on ma miecz, dobra, rozwalaj te drzwi. Oj, a jak ty wszedłeś, o nie, co on cię, czemu cię zabija, co jest? Się rzucił na ciebie. O nie, nie bij Franusia. Dawaj, rzuć się na niego, zacznij jego bić. No coś chyba pisze, ale dobra, bij go normalnie. Zaatakował mnie! Ja zacznij go bij! Nie bij Franusia! Stary, rozwal okno kolejne u niego w międzyczasie. Tutaj koło nas. O nie! Zabił mnie! Zabił cię? Czekaj, tak! Franki, tepnę się do was, oglądam co się dzieje. Ty go tutaj zamurowałeś! A oni się chcą zabić, o nie! O nie, uciekam. Tak, on ci nie potrafi dogonić. On chyba głodu nie ma i nie sprintuje. Nie może już sprintować. Dawaj, uciekaj na wanisza. Zostawmy to tam. O nie. Ale dobra, nie, tak serio, widzowie, nie zostawimy tak tego. To znaczy, bo on się chyba nas wkurzył na tyle, że już, no, myślę, że już mleko się rozlało. Powiemy mu, że to był troll oczywiście. A wy zostawicie łapkę w górę. I widzimy się jutro w kolejnym odcinku na moim kanale. Do jutra.